Geodeci spotkali się na parkiecie już po raz szósty. W zeszłym roku drużyna Globgeo Legnica zdobyła puchar, walczymy o puchar przechodni i w związku z tym musieliśmy zorganizować my turniej. Prawdopodobnie skończy się tym, że te cyklicznie będą się odbywały u nas, no bo okazało się, że najlepiej nam to wychodzi. Jak sobie geodeci radzą w grze w piłkę nożną? No trzeba przyznać, że jest bardzo wysoki poziom. Część chłopaków po prostu oprócz tego, że para się geodezją, gra też w piłkę nożną, więc widać to na boisku. Większość z zawodników brała udział we wcześniejszych turniejach. Byli również i tacy, którzy pojawili się na nim po raz pierwszy. Turniej podoba mi się, no podoba mi się, są drużyny w miarę wyrównane, nie ma za bardzo stojących drużyn. Turniej jest fajny, fajna organizacja, są fajne nagrody. Bawimy się, gramy i się bawimy po prostu. Chodzi przede wszystkim o zabawę, a wynik sportowy, jakiś cel tutaj sobie zakładacie? Chcemy obronić mistrza. W tamtym roku chłopaki zajęli pierwsze miejsce, w tym roku też chcemy tego mistrza obronić i się dobrze bawić, no niczego więcej się nie możemy spodziewać. Na parkiecie zobaczyliśmy drużyny z Wrocławia, Legnicy, Lubina i Trzebnicy.